wątpienia wyjątkowy bal. Kto raz weźmie w nim udział, chętnie wraca. Mało tego, wraca w stroju góralskim. W tym roku dwór Kukuczka w Istebnej znów pękał w szwach. Można więc powiedzieć, że bal góralski cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a 27. edycję można zaliczyć do udanych. Już mi dziecki Jasiek Karpiel Bułecka powiadał, że u nich na Podhalu 3 razy próbował i 3 razy mu nie wyszło. A u nas jednak się kręci i coraz więcej gości z całej Polski, z zagranicy. Także przekaz słowny, najlepszy, nie trzeba reklam. Po prostu jak roz przyjdzie, to już będzie chodził w dycki. W dworze Kukuczka bal góralski organizowany jest od samego początku istnienia tej restauracji, czyli od 3 lat. Dokładamy wszelkich starań, żeby tą imprezę wnieść na wyżyny, żeby ona była z wysokiego poziomu, bo kultura ludowa wymaga tego, żeby o nią dbać, żeby ona była z tego górnych lotów, żeby to nie była popkultura. To jest kultura ogólna, ale bardzo taka indywidualna, bardzo taka od serca. Bal tradycyjnie rozpoczął się od części oficjalnej. Nie zabrakło powitań, podziękowań i krótkich przemówień. Tradycyjnie góral z Koniakowa Tadeusz Rudzki zagrał na trąbicie, dając wszystkim gościom znać, że bal czas zacząć. Jak się dowiedział, że taki fajny góralski bal, to jak zawsze przyszedł z tą fujarą i grali ma i we trójkę, tylko że dziś obeden są, bo ci dwaj się wcześniej natrąbili. No i teraz muszę sum jakoś dać radę, no. Bo to jest zawsze takie oficjalne rozpoczęcie, ta fujara musi być. No bez fujary ani róż, no to przecież we wszystkim tak jest, no to już każdy będziemy tutaj, co się będziemy tutaj tłumaczyli, nie? No, fujara najważniejsza, no. Tak jest. I jak zagrumy, to się wtedy zaczyna ten bal góralski. No. No właśnie, bal góralski po raz 27 i on cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Co tak przyciąga, jak pan myśli? No, bo to jest taki jedyny bal w całym roku, więc trzeba się zabawić, trzeba potańczyć, trzeba kapkę pokazać stroje, bo tutaj różni górale są z różnych stron, nawet ci Kaszubi też górale też przyjechali tutaj i będą coś też grali i śpiewali i tak dalej, no. Zanim impreza rozkręciła się na dobre, przed publicznością wystąpił zespół Koniaków. Bal góralski to nie tylko część muzyczno-taneczna, to także regionalna kuchnia. Pierwszy raz mamy maćki w kapuśnicy, a taki stary przepis od naszych babć. I powiedziałem naszym kucharzom, że mam zrobić coś fajnego. Zobaczymy, jak im to wyszło. Nie testowałem, także będzie niespodzianka. Atrakcją była wizyta przebierańców, tak zwanych noworocznych dziadów. Ja myślę, że to tylko nasze pokolenie jeszcze będzie widziało te występy. To zanika i to jest dla mnie takie zmartwienie, że to zanika. Chciałbym, żeby to przetrwało dłużej. Gościem specjalnym był Stanisław Jaskółka w roli konferansjera. 27. bal góralski w Istebnej to już tradycja. To nie tylko 10 kapel, ale również regionalne jedzenie i zabawa do białego rana. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.